Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym materiale z Dark Souls 3. Właśnie staram się rozwikłać zagadkę, jak tu dostać się do domu. I chyba zrobimy po prostu tak, że użyjemy kości. Nie, bo tutaj trzeba zeskoczyć, a ja mam zbyt mało zdrowia, żeby chociażby pomylić się o metr. Metr za wysoko i zginę, więc nie, ja tu jeszcze wrócę. I wiecie co, od razu do kapliczki, bo tam jeszcze mamy nową obstawę do poznania. Tylko właśnie, gdzie ich można znaleźć? No dobra, spokojnie, najpierw rzeczy podstawowe, czyli level. Tylko wrzucony w co? Ja? Jaki level? To mam za 5900 już levele. Ale na szczęście, ja tu mam rzeczy, które mogę sprzedać, ale też mam w sobie inne rzeczy, które też sprzedać mógłbym, więc no, gdzie ona jest tu? Ej, a może ona ma odłamki tytanitu na przykład już? Kupiłbym parę. Ja, ale zbieram szczerze? Kurde, nie ma. Ale ma strzały i bełty. Co prawda niewiele. Nie, serio, niewiele. 5. Wow. Ja, dobra, sprzedajmy jej coś. Żaru trochę mam, ale dobra, do szyszki. No dobra, to wystarczy na level, ale czy chciałbym level i jeszcze coś? W sumie mógłbym posprzedawać już od razu wszystkie i się z tym nie cackać. Jak to mówią kolokwialnie, się z tym nie brandzlować po prostu, tylko sprzedać i biec. Fragmenty Estusa czy coś takiego posiadam? Nie mam. Dobra, ale jeden level mogę zrobić jak najbardziej. No, prawie dwa. Ale właśnie, jeszcze piromancja gdzieś tutaj będzie dostępna, więc no, spokojnie, ja to wydam. Tylko pytanie, w co to wrzucić? No, stacje wyglądają właśnie tak. Najmniej mam w sumie w sile, wierze i szczęściu. No, no siła nawet nie poprawia w żadnym stopniu obrażeń na moje uczy gatanie. Tak po prostu. Wigor i coś wie. A no. Ot, chyba Wigor jednak. Chyba jednak Wigor. Co jak co, ale ciężka zbroja zawsze mi się przyda. I dwa razy tyle muszę mieć praktycznie, żeby wbić kolejny level. I w tym momencie propozycja do kupienia 5, czy tam dostania 5 za darmo, nagle staje się bardzo kusząca. Ale nie tym razem, nie tym razem. Już raz popełniłem ten błąd, raz wystarczy. O, proszę bardzo, dzień dobry. A nie, sorry, to ta pani. Myślałem, że nasz piromanta. Champion popiołu, nie, serio. No, mógłbym się przyzwyczaić. Zwłaszcza do pierwszego słowa, z tego przydomka. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Okej, można coś u niej kupić, można porozmawiać. No, pierwszy świętego. Za jedyne 300. Okej, już jest mój. I nic więcej, tylko czy pozbawiając ją pierścienia, nie spowodowałem jakiegoś złego biegu wypadków przypadkiem? No dobra, co jeszcze ma? Leczenie. O, i osobom wokół, ale 12 wiary. No, regeneracja, czyli stopniowe przywracanie punktów zdrowia. Kurde, dwa wierzę i mógłbym mieć już dobre leczenie. A dobre leczenie to jest, no, podstawa długiej podróży. Okej, kupmy od razu, bo później może mi brakować duszyczek na to, ale co to jest? Pieszczące łzy. Leczy użytkownika i okolice z wszelkich dolegliwości. Aha, czyli po prostu niszczy wszelkie statusy negatywne. Ale pewnie też pozytywne. Nie, dobra, ale warto wyczerpywać kwestie. No to nie będziesz w pełni moja, no. Niestety. Although to be honest, I only know a few. No, niektórzy nie znają żadnej. Wiele osób nie zna żadnej. I could tell you many tales and more. Oh, only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. Moment. W tamtych czasach, Lotrik, wymyślisz coś takiego jak Pismo Braille'a. No, okej. Dobra, to lepiej dla niewidomych. Okej, okay, nie mam nic przeciwko, jak najbardziej. Tylko myślałem, że Braille to jest od nazwiska, że powiem, wynalazcy. Osoby, która wymyśliła ten system.
wypustek, który oznacza litery, ale o, proszę bardzo, od razu. There you are. I wish to express my for trusting a lowly pyromancer and allowing me to gaze upon this majestic flame. As promised, I will impart, but first you need a flame of your own. No i proszę bardzo, nawet nie musiałem kupować. O, może go od razu wzmocnić. Czym? Odłamkami tytanitu. Nie, może nie. Naucz piromańca, aby kup przedmioty. Aha, myślałem, że będzie można kupić zaklęcia po prostu, ale... Strój piromanty... Bardzo lekki. Ale w sumie to jedyne, co on sprzedaje. Korona piromanty, strój piromanty, zawoje piromanty i spodnie. Nie. Co my tu mamy? Kula ognia, wielki zapłon, ognisty podmuch. Moment, emituje ciągły strumień ognia, tworzy w dłoni gigantyczny, potężny płomień i fala potu. Nie, tego nie potrzebuję. Ale kule ognia już tak. Mam wszystkie potrzebne stacy. W sumie do wszystkiego tutaj. No okej, ale kula ognia może być. Do not be gone for long. What is a teacher without a... Ej, dobra, i teraz w tym momencie można rozważać dorzucanie kolejnych rzeczy. Talizman już jest, jakby co, jakby się cud miał jeszcze pojawić. Ale o, proszę bardzo, to. I jeszcze pierścień, który na szczęście nie waży tyle, żebym nie udźwignął tego. No okej, możemy dostroić jeszcze jedno zaklęcie teraz. I w sumie też może... Holender, no, 70,6. Czy jakiekolwiek tutaj... Wariacje wchodzą w grę. No nie, będę ubierał kapelusza. No sorry. No nie. Dobra. Tak wyglądamy, niech tak będzie. Turlamy się należycie. Jest spoko. Dobra, ale można dostać zaklęcie. I teraz właśnie, lecimy od razu do wind, czy... Czy w inne miejsce. Tego jeszcze nie mogę użyć, ale to na pewno tam wpadnie niedługo. No, ale póki co kula ognia, niech będzie. No i skoro tak... To które ognisko? Bo już ich jest sporo. Tutaj 3, ale tutaj już 5. Jama pustych? Nie, bo tam nie ma wejścia. Baląc się most? Nie, podnóże klifa, osada nieumarłych. Czemu w takiej kolejności? Dziwnej. No dobrze, podnóże wysokiej ściany. Aha, bo wysoka ściana jest tutaj. No właśnie. Aha, dobrze, ale spokojnie, tam jest winda. Tam musimy iść, bo później zapomnę po prostu. No i najlepsze jest tutaj to w tej windzie, że wyznacznikiem, kiedy należy ją opuścić, jest... Holender, chyba wybrałem złe ognisko, tam było na pewno jakieś bliżej, ale w sumie... No to nie jest za daleko, dobra, idziemy. Nie, najlepsze jest to, że wyznacznikiem, kiedy trzeba opuścić windę, jest pomruk Zygfryda. Z Kateriny. To jest to tutaj klasyczne... Wtedy po prostu trzeba się przeturlać. I istnieje duża szansa na powodzenie. Praktycznie 100%, dobra. Do mnie czy do nich? Do nich, dobra. Spokojnie przebiegniemy. W sumie mogę po prostu pójść tutaj. Aha, nie, dobra, spoko. Pomyliłem ogniska, totalnie. Nie, i faktycznie, nie będziemy chyba, że? Nie, myślałem, że mnie wspomoże. Wiedzieliście, że Uchigatana jest tak długa, że tnie nawet do tyłu? Ten dostał. Nie, ale okej, dobra. Fal start. Startujemy z innego ogniska. Tylko z którego? Właśnie walący się most, później skrót. No, właśnie. Tak to trzeba zrobić, okej. To zaraz wracam. Dobra, jesteśmy już we właściwym miejscu, na szczęście. Teraz właśnie. Winda. Było widać z tamtego miejsca, niekoniecznie będzie widać z tego. Aha, ale widać co innego. Okej, okay, nie, dobra, pozwólcie, że albo w sumie... zobaczmy, jak sobie gruby szczur radzi z ogniem. Gruby szczur, dokładnie ten. Radzi sobie świetnie, jak się w niego nie trafia. Gorzej jak się trafi, ale okej, okay, dobra, a jak to wygląda... w zestawieniu z magiczną strzałą. O kurde, dobra. A jeszcze zużycie magii wypadałoby zaobserwować teraz. No dobra, i może nie talizmanem, tylko faktycznie pomieniem piromancji wypadałoby. Ej, tyle mniej więcej co strzała dusz, okej, okay, dobra. Tylko tamta leci, to jest rzucane bardziej.
No i ciężko trafić. No dobra, ale zejdźmy w ten sposób, może? No, idealnie wręcz. Gdzie my tutaj wejdziemy teraz? Nie, no na pewno nie aż tak daleko, żeby się mi to nie opłaciło, bo jesteśmy na pewno bliżej windy. Niż abyśmy cisnęli z samego początku tej miejscowy. W sumie właśnie, czy tutaj gdzieś nie były kościoła trupy, ale nie wiem, w sumie jak o nich już przebiegłem, tam wszystko chyba podniosłem, chyba. Kurde. No, teraz zwątpiłem. Okej, to jest zmiana faktu, że winda jest już niedaleko, bo tam jest ta wieża. I w sumie... Wiecie co? Dajcie mi sekundkę. Pilny telefon. Dobra, już jestem. Ej, ale nie, serio. Kierunek na pewno dobry, tylko nie pamiętam, żeby tam było przejście. I tak to się kończy. Ja chcę się ich po prostu olać i polecieć do przodu. Nie, dobra, ale okej. Chyba nawet warto było tak zrobić. Bo nie słyszę kroków za swoimi plecami, ale właśnie, moment. Nie, w sumie tak nie warto zbliżać się do krawędzi, kiedy nie wiadomo, czy ktoś nas przypadkiem nie ściga, ale właśnie, o, ten zniknął. Definitywnie. Ale właśnie, powinienem go zastać gdzieś w okolicach ogniska przecież, nie? Kapliczki zjednoczenia, w tym sensie. Przecież on pilnuje babki, z którą właśnie gadaliśmy. Całkiem niedawno. Ej, dobra, teraz ta... No, ten pomruk. Był. Idealnie nawet, bez utraty zdrowia. Bym tak zrobił to na samym początku, to byśmy nie musieli używać kości wiodącej do domu. Ale stop, ale gdzie on jest? Tutaj można skakać, upadać i tak dalej, ale... Nie, tak zupełnie szczerze, gdzieś mi go wcięło. Mam wrażenie, że on tutaj powinien gdzieś być. Nie mówię, że tu na dachu, gdzieś na dole. Moment, co to było? A tu jesteś! Ale się wtopił w otoczenie, nie widziałem go. Widzieliście ten ogon? Don't disappear like that. You had me downright worried. No, thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Okej, jesteś geniuszem. Spoko, gratulacje. And some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? Właśnie widzę. I'm no coward and I have a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How I now? Też się tobie nie dziwię, serio, ale może w dwójkę damy radę. I could try talking some sense into him. Jasne. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Znak rozpoznawczy. I could try talking. Aha. No ale wiecie co? No nie będę na niego czekał. My to zrobimy. Tylko właśnie, czy najpierw nie wypadałoby zbadać okolicy? Może jakiś przedmiot mi właśnie umyka? O dziwo nie. Dobra. Co, serio chciałeś z nim gadać? Uuu, może warto było. No dobra, przestań gadać i chodź mi tutaj, pomóż, no. I poszedł. No i pięknie. Ej, my go zaraz położymy. Nie, serio, on zaraz padnie. Chyba, że mnie trzaśnie, albo... Obzieje ogniem. No Zygryd, kurde, pięknie. O kurde. Nie traf mnie. Nie traf mnie. Aż dwa. Serio, bo to za dobrze idzie. Może jest na końcówce. No i proszę bardzo. Koleś. Uhu. I tak to się robi. No. Serio.
Nie przejął się tą walką. Ale dobra, mamy klejnot ognisty. A jedna się zmęczył trochę. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Sieg Brau. To your valor, my sword, and our victory together. No szkoda, że nie ma animacji. Żebym się tego napił z nim. Niestety można wznieść teraz tylko pustą dłonią. Właśnie za sprawą tego gestu. No ale wypada to zrobić. Aż szlak, nie oddalać się, no. No jak to, to toas. To, czego mi tutaj nie potrzeba? Płachę ręką. Upadku mi nie potrzeba. Będę się starał na niej padać po prostu. Znaczy, zamień, nie przetestuj, zamień. No i teraz może, ale nie ma płynnego przejścia z upadku do toastu. No, tak jak w życiu. Chodź sobie na jakiejś imprezie. Jak się za bardzo człowiek uraczy alkoholem. No ale Ziggy, no. Nie, serio? No i troszeczkę straciłeś w moich oczach. Chyba, że po prostu muszę być bliżej. No ale tak, no, intymnie blisko wręcz. Aha, czyli to był taki jednorazowy toast, tylko... Dobra, jesteś hamem, wulgusem, niekulturalnym człowiekiem. Nie, po prostu... Tak się nie robi. Tak ktoś trzyma rękę wyciągnięto, żeby przybić mu piątkę i tej piątki nie przybijasz. To jest po prostu straszne. W sumie zastanawiam się teraz, czego nie pociąć po prostu za to. Nie, dobra, w sumie. Troszeczkę zbyt... surowa kara. Co najwyżej mogę go wymyślać teraz, albo w sumie nawet tego nie będę robił. Można też po prostu olać sikiem prostym. Dobra, widzę u podnóża głównej ściany Lothric, choć nie, Lothric jest tam. To tak się wypuściliśmy daleko już? Ej, nie, chyba faktycznie. No przy pomocy gargulców, ej, ale moment, bo... Ej, co za białe drzewo? Tam na pewno można pójść jakoś, dobra, okej, spokojnie. Zaraz to jakoś wymyślę, jak tam można się dostać, ale póki co... Exploring. Kurczę, tutaj mogę się za bestią zakraść, w sumie może by mnie nie widział. Ten potwór, kurde, no dobra, to było do zrobienia w inny sposób też. Ale coś podejrzanie, pusto i cicho. No w sumie chwilę temu jeszcze chodziła ta bestia, no to może to jest powód. Dla takiego, a nie innego rozwoju wypadków, no ale... nie. Szlak. Ej, a może... czy ja mogę celować przy pomocy kosturu? Ja wiem, że mogę. No i świetnie. Północne wszystko. Interesuje mnie hełm. Ciężki. Jak skurczybyk. Ale dobra, jak to wygląda w ogóle? Ja... w sumie zbroja rycerza Lothric jest o wiele cięższa. Nie, tutaj powoli można rozważać jakąś mieszaninę. I teraz najlżejsze wszystko na przykład. Czyli najlżejsze z moich rękawiczek to są właśnie te, które już mam. Okej. No, proszę bardzo, nogawice zrzucam i już... Ej, no w sumie, bo to jest najcięższa część mojego zestawu. A północne... I cały czas jesteśmy poniżej 70%. Może nawet będę mógł... Cholera, nie? Ale hełm zamienić na... W sumie jak to wygląda? No, tak wam powiem... Chyba na samym początku klasa wojownika dawała właśnie ten zestaw. Nie, dobra, nie o to chodziło. Nie tak chciałem przetestować wygląd. Ale właśnie, no to dobra. Można lawirować teraz. Maska, która ma całkiem dobre statsy, plus... Może dać cięższe nogawice, ale nie no, w sumie mówię rękawiczki jakieś lepsze. Te lepsze wszystkim, no ale przekroczymy próg niestety. No chyba, że tutaj coś jeszcze lżejszego, no albo... No w sumie... Ej, to jest lepsze od maski. Zwykły kaptur. To moment, czemu ja śmigałem z maską, przecież ona jest i cięższa i gorsza. Ma lepsze obrażenia, no, lepszą ochronę przed obrażeniami fizycznymi, okej, ale... Poza tym kicha.
Ja, może faktycznie tak, przez jakiś czas, przez jakiś moment. No, rycerz północy, tak w największym stopniu w sumie. Ja, no coś tu trzeba zmienić po prostu. Autentycznie, no, nie no, to jestem przyzwyczajony do tego wyglądu. 73. No coś cięższego jest, no to jest cięższe. W niektórych aspektach lepsze, ale więcej czerwieni jednak chyba. No i statystyki nie aż tak znowu gorsze. Nie, dobra, te przy tej spodnie zostajemy, no to trzeba będzie polawirować rękawiczkami jakoś. Co to jest lepsze w każdym calu? Skórzane, okej. Okay. Ale coś cięższego? Nie, to jest prawie najcięższa zbroja, jaką mam. No nie, no, ten kapeliny no, wygląda naprawdę słabo. Ale w sumie czy wygląd jest najważniejszy? Tak, ne. No niekoniecznie. Ja aż teraz... Szkoda by było zostawić to 66. Jak tutaj można coś na pewno jeszcze lepszego wrzucić. Delikatnie coś pozmieniać. Albo w sumie cieszyć się z tego, że mogę biegać... No nie, no... Kurde, czy... dobra, nie, bo stoję. Wygląda nieźle, idziemy dalej. Jeszcze prosto na przedmiot się ukierunkowałem na szczęście. I duża pałka. Ale po co już mam? Nie, serio, gdzieś tam już mam w ekwipunku, nie, serio. O to chodziło oczywiście, o to. Trzeba na pewno tylko... Nie, dobra, spoko. Czy teraz tak, czy tutaj ktoś się będzie czaił w klatce? Całkiem możliwe. Czy co? Czerwona pigułka z robaka? Pewnie jest mega smaczna. Choć nie podejrzewam. No, ale widzę pewien dualizm. Tutaj pigułka z robaka, tam duża pałka. Takie przeciwieństwa, nie? Nie, jeżeli to mnie miało przestraszyć, to się nie udało, ale... W sumie... No właśnie, katana kiepsko działa na nich. No ale oni coś, kurczę, tacy opieszali w tym atakowaniu. No i ja, czemu to nie ma kroczku do przodu jeszcze? No znowu zabraknie centymetru, no dobra, a teraz on zdąży przede mną. A nie, na szczęście nie. Nie, ale serio, już mam wrażenie czasami, że to jest lepsze. No dobra, pokazało dobitnie na tym przykładzie, że nie. Jednak nie, ale pchnięcie działa. Dobra. To jest chyba najlepszy cios w całym wachlarzu tutaj. Zwykłe, normalne pchnięcie. Ten zasięg ramienia połączony z długością, czy tam ostrza jeszcze dodatkowo, no to no, spory zasięg. Ale, moment. Tutaj widziałem chyba jakiś przedmiot jeszcze. Albo... Nie z tą zasadzkę. Nie, dobra, tylko pchnięciami. Jak już wejdzie, to zabija. To trzyma psy w domu. Miłośnicy psów. Sam się do nich zaliczę. Ale ten się nie rusza i teraz tak... Powstaje pytanie, czy teraz się ruszy? To już w sumie niepotrzebnie, bo... Uuu, biedna psinka, chyba znalazłem ich pięta chwilę sobą. Ogień. Gdzieś on się zaczął turlać. Dobra, łańcuch nie skierowany w moją stronę, zawinięty, więc... Niecna pułapka. No właśnie, jak oni sobie radzą z ogniem? Ile? Cztery klatki aż. Dobra, nie tak znowu źle. Mana się skończyła. Aj, w ogóle nawet moja popielna butelka Estusa nie odnawia w 100% many. Ej, dobra, bo chyba to psuje broń, zbroję, ogólnie wszystko, co się może zepsuć. Ja, czemu horyzontalne cięcie w pionie nie zabiera tyle, co pchnięcie? W sumie może to jest inna kategoria ataku. No, ale to zabija, po prostu. I faktycznie tego się trzymajmy, to może zabijać wszystkich. I w sumie tak jest. Póki co dobrze idzie. Kurde, dwie. Dobra, może w ten sposób zacznijmy. Zawsze to parę dodatkowych punktów obrażeń. No i dzień dobry. I źle zaczęliśmy. Oj jak niedobrze. Ale to nie musi być koniec wcale. To musi być złe dobrego początki. Albo niekoniecznie. Dobrze, że to drugie weszło.
Uuu, bolało. Ale ciebie za karę zaboli jeszcze bardziej. No sorry, jeżeli chcesz czytać zaklęcie moim towarzystwie, kiedy ja mam magię wrzuconą na miecz, no to musisz się naprawdę pospieszyć. Streszczać wręcz. Na pewno nie recytować tak powolutku jak ty. No autentycznie wszedłem w to. Nie. Ona aż na szczęście nie ma aż takiego dużego zasięgu. Ale liczyłem, że zginie od razu. Ale zdążyła mnie dziabnąć. Szkoda, że nie zostawiła. Jakiś odłamek tytanidu by się przydał. A wiem, że zostawiają. Chyba. Nie no, gabaryty świadczą o tym, że mogłyby mieć coś takiego przy sobie. Nawet kilka. Dziesiąt. Ja, dobra, spokojnie. Im wyżej wchodzimy, tym lepiej. Lepsze widoki na okoliczną krainę, ale też duża szansa na progres. No albo upadek z wysokości, bo tu widzę, też jest taka szansa i chyba nawet trzeba to będzie zrobić. Nie, ale to jeszcze nie w tym momencie. Coś mi to brakuje. A nie, no, spokojnie. Nie będę skakał jeszcze, nie teraz. Będę się turlał, to na pewno, bo tam jest możliwość przeturlania się. Ale przedtem tu jest przedmiot, który chciałbym wziąć. Pierścień Flynna. Zaraz się okaże, co my tutaj możemy podmienić ewentualnie. Zmniejsza udźwig. He? Moment, jeszcze raz. Jak? Co? Ale to mi się procenty nie zmieniły wcale. To zmniejsza naprawdę minimalnie, więc zostawmy. Odporność krwotoki, dostrojenie. Ten jest ciężki dosyć. No i teraz możemy znowu lawirować. Uzbrojeniem. No jedyne co mi pozostaje, no 70,6. No zawsze tak mało będzie brakowało. No, w sumie jakby to rozwiązać na przykład w ten sposób. 71 szlak. A kit. Dziwnie to wygląda, lecimy. Trudno. Ważne, że turlanie jest na miejscu. No, to się może udać. I oby to nie było bezcelowe. No dobra, na pewno nie jest bezcelowe. Nie byłoby wejścia i nie byłoby przedmiotu. Ale czemu kość wiodąca do domu i w ogóle... Jak zginąłeś? A, więc tu można spaść na pysk po prostu. Okej, dobra, tu by się przydało zaklęcie, które miałem na samym początku dosłownie. Nie, ale to nie jest aż tak wysoko, żeby tutaj miał zginąć, nie? No, nie wiem, co by się stało, bym zleciał z samej góry. Ale dobra, przecież za skrzynkami to było widać. No, najlepszy pierścień w całej grze. Tylko na najniższym poziomie oczywiście, ale... Kamizelka z Miry, rękawiczki z Miry, spodnie z Miry. To chyba można faktycznie wywalić, bo to jest najlepszy pierścień. Zwiększa szybkość odzyskiwania energii. No, czy muszę mówić coś więcej? Stamina szybciej się regeneruje. A nawet milisekunda tam świadczy o tym, że mogę wyprowadzić jeden cios więcej. Lub coś w tym guście. Dobra, ale czy odporność na kwotoki, czy może coś z tego zestawu? Albo... Kurde, 70,9. Ale z drugiej strony właśnie, czy ja potrzebuję... Ej, ja bym ten pierścień zamienił na jakiś inny. Nie, cały czas za dużo. W sumie tego nie potrzebuję, ale jak go wyrzucę, to... No proszę bardzo. Haha. Dobra, no to nareszcie. Lepszy zestaw na dłuższą podróż. Dobra, ale jeszcze się nie będę porywał na takie skoki. Jeszcze nie ten moment. Najpierw delikatna eksploracja jeszcze. No, kurczę, no. Chyba to jest dobry moment na pierwszą wiadomość. Tylko czy... Właśnie, czy mam statutowy rysik? Nie, nie muszę. Czy to... Czy jest tutaj bezcelowość? Porażka poświęcenia, no gdzieś to jest chyba ta kategoria. Dokładnie.
I zobaczymy, może ktoś mi kiedyś za sprawą tej wiadomości podreperuje pasek zdrowia. Może nie. Nie, postać biegnie naprawdę szybko. Ej, mam wrażenie, jakby ubyło jej kilogramów. Nie, ale widzicie, status teraz nastała już. Pierwszy chwil od jej działa. Stamina szybciej się regeneruje. I to można przetestować. Tylko właśnie, czy ona jest oporna na ogień? To też jest warte przetestowania i sprawdzenia. No ale wtedy trzeba trafić. Pieski na pewno są podatne. Ale chodziło bardziej o nią. Ona trzeba z jakimiś tam klątwami, rojami owadów. Słabo. A magia? Też słabo, ale... Pozwólcie, że delikatnie postrzelam do niej, póki mogę. Dobra, piesek, nie wiem, gdzieś się zmył, pewnie czeka na dole, ale może mi się uda. A jednak weszła tu, dobra, spokojnie, wyprowadzi tylko jakiś atak. Okej, żeby nie trafiła w stopę jakoś przypadkiem. A ja sam spróbuję skoczyć na głowę. O! Trafiona i podwójnie razem z pieskiem. Nie, dobra akcja na sam koniec, kochani. Plus, kolczasta buława. Na pewno nie mogę się tym posługiwać, jestem zbyt słaby, ale... Zobaczcie, jak wygląda, mogę jak najbardziej. Tu nie ma przedmiotu? Nie ma. Ale dobra, jeszcze tym się trzeba zająć. Jakiś fuksem do mnie nie trafił. Jak to wygląda? Kolczasta buława. No, 27 w sile. Ale... Ej, no wygląda nawet nieźle. No zestaw ciosów też... Wygląda zacnie, tutaj pewnie pionowe. No ale biegałem z podobnymi broniami w Dark Souls 2. Znaczy, podobny wachlarz ciosów. Ej, ale to jest nawet fajne. Zobacz, drugie jest takie bardziej horyzontalne. Tylko, no właśnie, do tego potrzebuję pełnego paska staminy. Bardzo zauważalnie szybciej się regeneruje, super. No nie, takie no pod kątem. No już horyzontalne za dużo powiedziane, ale no pod kątem idzie. W każdym razie. Teraz tak, tutaj jest ognisko... Nie, niestety nie, ale... No nie. Ktoś tu kłamał. A kłamstwo można oceniać jako słabe. Czy ocena negatywna? Nie, raczej nikomu nie zabrało zdrowia z tego powodu. No właśnie, pytanie za 100 punktów. Czy jakbym tutaj skoczył, to bym się zginął? Pewnie tak. Nie, więc nawet nie próbuję. Dobra, kochani. Ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Oczywiście zmieniam broń z powrotem na łuczki Gatane, żebym się przypadkiem nie zapomniał. A tymczasem Zawisza żegna się z wami. Ja również. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.